Hejka, z tej strony Yoshi, witam w kolejnym odcineczku z gierczki Slime Rancher 2 i dzisiaj będziemy zajmować się upgrade'em przedmiotów i eksploracją tego, czego nie zwiedziłam ostatnio. Przede wszystkim jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że zdobyłam takiego słodziaka. Udało mi się gdzieś po prostu wypatrzyć w jaskini. Do tej pory zagrałam sobie trochę więcej, jak widzicie po tym, ile mam hajsu. 45 tysięcy, prawie 46. No to trochę musiałam pofarmić, musiałam zdobyć wszystkie surowce na ulepszenia, które do tej pory mogę ulepszyć. W sensie upgrade'y. No i co? No i tego, no ciężko było mi go znaleźć. Pozmieniałam tutaj troszeczkę. I tutaj, muszę wam jeszcze pokazać coś, co znalazłam. Diamenty. To, Strange Diamond. On ogólnie jest bardzo rzadkim surowcem. Znalazłam go wcześniej, za pierwszym razem jak go znalazłam, to zginęłam niestety, więc no musiałam tam wracać. O, i znalazłam jeszcze coś takiego. Takie małe pływające, które też dają plorty. To są puddle plorty. Też schowane były. Były bardzo schowane, więc zrobimy sobie tak, że pozbieram sobie te plorty przy okazji, jak już tu jestem. Bo warto by byłoby je sprzedać. Dawaj mi to. Dawaj. Nie chcę was tutaj wciągać, ale no dobra. Jak już tak chcecie, to daj mi to. I one są tylko i wyłącznie wodne. Jeżeli znajdą się poza wodą... O, chyba już poza mam 30. Jak znajdą się poza wodą, to niestety umierają. I one nie potrzebują niczego do jedzenia. Po prostu woda im wystarcza. Już wiem, dlaczego było tutaj potrzebne właśnie ten zbiornik. Dokładnie. Dokładnie się dowiedziałam. Bo jak zobaczyłam je w wodzie, że przyszłam do nich i ją nagle tak hej, wyrzuciły wszystkie plorty, kryształki. Dobra, przede wszystkim zaczniemy od ulepszeń. Tego jeszcze nie mogę ulepszyć, ze względu na to, że nie mam tych miodowych kryształków, ale mogę sobie ulepszyć już sprint. Mam wszystko co potrzebne, także już trzeci poziom. Druga rzecz, czyli dashboardsy. Nie wiem jeszcze do czego to służy, ale ulepszę. Jetpack. W końcu będziemy mogli latać. W końcu. Tank booster nie. Extra tank. Extra tank to również. Ogólnie Silky Sand to też była rzecz, którą musiałam znaleźć, żeby tu móc ulepszyć to i jeszcze później to. Nie, czekaj. Silky Sand? Do czego to było? Tu, do tego. To też w ogóle znalazłam. Gdzieś w kapsułce było. Więc extra tank. Bo Silky Sand również jest... O nie! Jest... O! Trzeba tego tyle! Aż za dużo! I Strange Diamond. Ok, czyli dobrze, że miałam tutaj dwa akurat zmagazynowane. Także ok. To też sobie ulepszę. Water tank. Znaczy stworzę w zasadzie, bo jeszcze tego nie miałam do tej pory. A tutaj będę musiała pozbierać. I tak. Chciałam jeszcze mieć portable water tap. Ładnie to chcę mieć. I dowiem się, do czego to służy za chwilę. I to bym chciała jeszcze stworzyć. Bo pink warp depot. Wydaje mi się, że to jest po prostu możliwość zdeponowania jakichś itemów. Ale nie wiem jeszcze. O, dwa zrobiłam, czyli to jest jeden i drugi. Czyli jeden będzie w domu. Mega splash. A, dobra, czyli teraz mogę... Okej, okay, czyli teraz będę mogła sobie zabrać wam trochę wody. Zabieram wam trochę wody. I tak wam to nie zrobi żadnej różnicy. Więc zabieram wam wody. A, i teraz mam 5 w ogóle slotów. Jest git. Pytanie, czy dalej mam na 30? Tak, na 30, oczywiście, że na 30. Więc to sobie tu pozbieram. Zaraz pójdziemy eksplorować ten drugi świat, który odkryliśmy wtedy. Jeszcze tylko im dorzucę trochę żarełka, bo one są zawsze głodne. Zawsze, zawsze. Odkryłam, że w ogóle nie opłaca się mieć takich samych slime'ów obok siebie, w sensie z tą samą jedną kapsułką. Bo totalnie, no, to bieganie razy cztery. Żeby to sprzedać. Jeszcze mam jedną rzecz pokażę. Bo... Jak byłam zwiedzać, to udało mi się dorwać coś takiego. Tylko to jest akurat połączenie dwóch slajmów. To jest nocny latający i ten taki biegający po dole z
właśnie tym. Czyli, no, dwa w jednym. I one jedzą to. Jedzą to, w sensie te niebieskie. W sensie te, no właśnie te, które robią takie dziwne puf. One jedzą te takie, no jakby to nazwać, kurczaki, ale takie morskie. Wyglądają jak mawy. A za to nietoperze jedzą tutaj to, pomegranitę. Żeby oczywiście dać więcej kryształków, no to uprawiam jedno i drugie. Podejrzewam, że tylko będzie się jedno opłacało, bo no, nie opłaca się mieć jednego i drugiego. Bo nie ma slota na dwa itemy, które będą wrzucane do jedzenia. Więc sobie to po prostu schomikuję na razie. Dobra, schomikuję i teraz pytanie, jak się używa... Okej. Tylko na odpowiednią wysokość. W sensie, bo nie używałam jeszcze tego jetpacka, bo dopiero go odblokowałam. Ale trzeba przeczytać wszystkie info, które tutaj przyszły odnośnie tego. Dostała kapustka akurat. Dobra, no tu są info. Jakieś info przyszły. Okej, okay, od niego. Okej. Okay. No, 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 okej. 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 Ona też coś chce. No tak, bo to te małe drony znalazłam. Okej. Okej. Dobra, po prostu to przewinę. I jeszcze została Tora West, okej. Okej. Boots. Pytanie właśnie. Rzeczy, bo co odblokowałam? Chwila. O, ja nie wiem, co odblokowałam. Nie patrzyłam. Za dużo patrzenia. Dobra. Pytanie teraz, co ja odblokowałam? I czy to jest do upgrade'owania, czyli stworzenia? Bo wy jeszcze możecie sobie zatrzymać i sprawdzić, co odblokowałam, a ja muszę teraz pobiegać. Tak, upgrade'y to nie. O, dobra, mam. Timing bell. Okej, okay, czyli duplet tone odzyskamy. Timing the anger. Okej, okay, czyli on uspokaja. Uspokaja. Slime. Uspokaja slime. To też jeszcze będę musiała sobie przetestować. No i nowe itemki tutaj mam. Zastanawiam się, jak mogę tą wodą robić na R. A, dobra, okej. Okay. Takie buty. Czyli jak mi się gdzieś pojawią te slimy, to będę mogła je od razu przegonić. Git. To co? Pokażę wam jeszcze, jak wygląda teraz mapa. Odkryłam tutaj kawałek. Tak naprawdę tutaj, w tym miejscu, to są te bad slimy. A tu gdzieś? Zaraz tam się przejdziemy. Tam oczywiście to pokażę. Ale musimy tam się dostać. Teraz pytanie, czy to są po prostu... Jak działają te buty? Bo to, że mam większą staminę, to widzę. Pytanie, jak działa ten jetpack? Bo czy on musi być czymś zasilany? Bo to jest o to moje pytanie. Czy ten jetpack musi być czymś zasilany, czy po prostu jeszcze muszę poczekać na drugi upgrade? Idziemy teraz do tego, co wcześniej było odkryte, czego wam nie zdążyłam pokazać poprzednio. Ten poprzedni świat, nie? On na szybko pokażę, jak to tu wygląda. Tu sobie postawiłam teleport do domu, więc będzie prościej. I teraz tak, jeszcze gadget mode. Chciałam coś postawić tutaj, mogę? Okej, tutaj mogę. Okej, portable water tap. Okej, to na razie nie, chyba nie jest mi to potrzebne. Dobra, to już daj mi to przy okazji, jak tu jestem. Hi-hiwo się przyda. Dobra, czemu miałam wrażenie, że nie kojarzę tej miejscówy? No, spędziłam tu trochę czasu. Tutaj jest to.
Właśnie, to są te slajmy, o których mówiłam. Są te slajmy, o których mówiłam. Połączone z... Już wam pokazuję. Żeby się dostać obok. Trzeba się dostać w ten sposób. Gdzie to było? Tu było. Idziemy do jaskini. Też wam pokażę. Tu jest w ogóle ten. Tam też jest. Wow. Dobra. Okej. Okay. Jaby. No. Także tym razem może... O, to się jeszcze nie odnowiło. Tu. O, Batty Slime. I tu w ogóle jest ten duży taki... Duży slime. Bo ja, żeby się tam dostać, no to pytanie, czy ja mogę tak, w ten sposób. Nie, no musiałabym... Czekajcie. Chcę go odkryć na mapie, nie? Ten dużego slajmika. Na rafę koralową jeszcze mogę wejść. Okej, okay, mogę. Dzień dobry, bo ja tutaj do pana przyszłam. Dzień dobry. Jest pan tutaj szczęśliwy, jak widzę. Ciekawe, czy on mi się zaznaczy na mapie. Chyba jeszcze nie zbyt. Bo musiałabym do niego podejść. I to samo zrobimy. Podejdziemy do niego i zaznaczy się na mapie? W końcu się zaznaczył, dobra. Tu widzę, że się spełnią te. Okej. Okay. To mi się przyda. To mi się bardzo przyda. Teraz pytanie, czy... Dobra, zrobimy to samo, co przed chwilą. Bo tu mnie jeszcze nie było ogólnie, bo nie miałam jetpacka, więc nie mogłam sobie tutaj poeksplorować tak bardziej. Okej, okay, czy to jest to? Ta jaskinia. Okej. Okay. Tu mnie chyba też jeszcze nie było, no. Tu jest do wystrzału. No i do czego to jest? Okej, okay, czyli tu jest ten zamek. W sensie ten do otworzenia. Bo ten drugi... Chwila, co tam jest do góry? Że tak tutaj jest do wystrzelenia. No, tu nie ma nic. Nie mam rady, tylko mogę to wrócić z tędy. No więc stój, łobuzie jeden. Dobra, na razie z tym wrócimy i tu widzę, że się tary już zrobiły. Super raz, nie? Okej, okay, w ten sposób tego nie zrobimy. Dobra, teraz pokażę wam tutaj te... Dobra, spadaj tam na dół. Dobra. Okej, okay. Pokażę wam to. To, co ja wam chcę pokazać, to jest tutaj. Dokładnie to. I tu podejrzewam, że będą mu potrzebne. No zaś się stworzył jakiś parówczan. Tam jest kolejny drugi. I tu jest trzeci. Więc tych jest trochę sporo. Dobra, tu jest już wyjście, tutaj nic nie opłaca iść. Dobra, idziemy z powrotem. Nie przejmujemy się tymi panami tarami. One nic nam nie zrobią. Póki nie będziemy stać w miejscu jednym i tym samym. Czekajcie. Tu mało. Nie, do tego tu nie ma, dobra. Dobra. Wracamy się w takim razie. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. I teraz tu. Pokażę wam, skąd mam tego wodnego slajma. Wodny slime. Bo ogólnie całej tej mapy nie eksplorowałam jeszcze. To nie jest tak, że po prostu wszystko zdążam wyeksplorować. Wiem, gdzie są jakieś slajmy inne. No nie wiem, nie. Wiem, gdzie są slajmy inne. Niektórych jeszcze nie zbierałam. Dobra, to jest ważne. To jest bardzo ważne, bo to jest ten Silky Sand. On się pojawia bardzo rzadko. I tylko i wyłącznie przy piasku. Tylko i wyłącznie. Więc trzeba go wypatrywać. Wypatrywać, tak, tutaj jeszcze było ostatnio Silky Sand, ale chyba go już nie ma. Dobra. Czyli teraz możemy się przejść tu. No tak, bo już nie ma tutaj. Kończyło się źródełko. Dobra. I teraz tędy pokażę wam te wodne slajmy. To jest jedno jedyne miejsce, gdzie te slajmy są. I tak samo jak tutaj jest jedno jedyne miejsce, w którym znalazłam te diamenty. W tym miejscu lub gdzieś tutaj. Tu ostatnio znalazłam te diamenty. Więc to jest jedyne miejsce, gdzie na razie są diamenty. Te bardzo rzadkie.
Dobra. Diament, ja go chcę. I on jest bardzo, bardzo rzadko. Dobra. Jetpack jest fajną sprawą. Przydatną. I tutaj właśnie mamy to. Te wodne, które się respią. To sobie pozbieram, bo to też się przyda. Tylko w tym miejscu. No i wtedy oczywiście, jak tutaj przyszłam po nie, to sobie zeszłam tędy i zdechłam. Także nie polecam tej opcji. Nie polecam bardzo tej opcji. Dobra, właśnie tutaj wpadłam, więc nie próbujcie tam wpadać. Dobra. Tu widzę, że się już tarek jakiś zrobił, ale tym się nie przejmujemy, idziemy dalej. I teraz idziemy do tej drugiej krainy. A, jeszcze wam tutaj pokażę ten, slajmy lawowe. Bo to też przydałoby się wam pokazać. O, tu coś jest. Tylko muszę teraz się tam dostać. Czekajcie, to było z tej strony. Dobra, ja już się pogubiłam. Za dużo to jest przejść. Tędy? Czekajcie, tędy? Nie, tędy nie. Albo tędy? Tędy! Gdzie już się próby, troluje się tutaj. Tędy, tędy. Dobra. Okej. Okay. Zastanawiam się, czemu są takie trzęsienia ziemi? To jest moje pytanie. Bardzo dobre. Dobra, i teraz tu. Tu w ogóle było do odkrycia mapa. Tam gdzieś na skałach. A tu zaczyna się lawa. I oczywiście danger zone. Ale ja tu chyba muszę wejść. Sorki, ale muszę tu wejść. Po to. Nie, na razie. Także tam mnie jeszcze nie było. Mam zamiar tam kiedyś pójść, ale jak nabiorę odwagi. Także jak nabiorę odwagi, to tam pójdę. O, tutaj Radiant Orb na razie mi nie jest potrzebny, bo jest wszędzie. Ten Radiant Orb widzę wszędzie. Tutaj są jałobuzy. Jakie krystalowe, one bardzo mocno biją, w sensie mocne są kryształki. Muszę się zastanowić nad hodowlą tych kryształków lub tych lawowych. To jest moje, że tak powiem, zastanowienie, czy się to w ogóle opłaca, czy nie. I teraz tak, tutaj chciałam przejść ze względu na to, że to, ze względu na to i to, że tam u góry, no nie dotykuj, tam u góry jest do aktywacji, bo tak mi się właśnie pamiętam. Musimy się przejść tędy. Tu jest drugi Gorda w ogóle. To mi się przyda. Też jest chyba takie dosyć. Tu jest właśnie ten Gordy drugi. O, chyba się trochę podpaliłam. I tu powinny być jeszcze płomienne slajmy. Nie ma ich jeszcze? Halo, płomienne slajmy? Nie ma płomiennych slajmów. Szkoda. Są tylko lawowe. Będę chciała później zrobić sobie lawowego. Mieć go w kolekcji. W sensie nie lawowego, tylko... A, dobra. Płomiennego, bo tutaj też są takie. Co to był za dźwięk? Halo? Co to był za dźwięk? Halo? A, rozumiem. Wy tu bawicie. Widzę, że tary mają zabawę. A, różowy slime, dobra. Okej, okay, tu idziemy sobie tędy. Kurczaczek. Później do was wrócę, może kiedyś. Dobra, idziemy tutaj. Nad nimi się przejść. Tu była kapsułka.
Dobra, czyli to nic więcej. O, diamencik! Dawaj mi to. Znalazłam drugie miejsce, gdzie się diamenty respią. Dobra. Git. Tak, rzadki materiał. O, już dwa mam na jednym odcineczku. I tu wyjdziemy już w takim miejscu, gdzie nic nie ma. Co? Lecimy pozwiedzać teraz tą drugą mapę. Dzisiaj będzie dłuższy odcineczek. O, ze zwiedzania i z tego, co tu na razie odkryłam. Więc tak, wrócimy sobie do portalu. No byłoby wygodniej, gdybym po prostu się teleportowała z powrotem tu i tu będzie mi szybciej. Więc tak też zrobimy. No, duże ułatwienie ten jetpack. Duże. On... Aha, czyli rozumiem dlaczego, jak to działa. Okej, już rozumiem. Czyli jetpack działa na zasadzie staminy. Nie mam staminy, to sobie nie polecam. Dobra, git. Bo nie grałam w pierwszą część Slime Ranchera, więc no... Znaczy, grać grałam, ale nie grałam aż tyle, żeby to jakoś bardzo rozwinąć. O, czekajcie. Jaki tu jestem, to żeby później nie łazić z tym. To zajmuje trochę miejsca. A jak znajdziemy coś ciekawego... Możesz mi nie przesuwać? Jak znajdziemy coś ciekawego na tej drugiej wyspie, chciałabym mieć miejsce na to, żeby móc to mu zabrać. Tak? I tylko nie do domu, tylko tutaj, do tego portalu. Z powrotem na wyspę? Która w ogóle godzina w grze jest? 23. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę w nocy tam pójdziemy. Dobra. Rainbow Fields. Później podejrzewam, że będę musiała bardziej eksplorować to, bo czytałam, że tych Gorgo Slime'ów jest dużo więcej niż na pierwszej mapie. Tu mieliśmy trzech, a tam jest po pięć. Tam na tamtych mapach chyba po pięć takich dużych slime'ów. Dobra, tędy idziemy. Idziemy do światła. Tu jest. Przejdziemy tędy. Idziemy do nie, na razie nie. Nie zbieram tego na razie. Jeśli się okaże, że to było mi potrzebne w tym momencie. Ale teraz nie. Idziemy teraz pozwiedzać tutaj. Tu mnie jeszcze nie było. Ciekawi mnie, co może tam mnie spotkać. Loading. Dobra. Okej, czyli tu są takie wodniste rzeczy. Okej. Tu jest kolejne przejście. Okej, pytanie, gdzie mam wrzucić kryształka? Bo to jest moje pytanie. Widzę coś, co jest mi potrzebne w tym momencie, no i już na teraz. Do góry. To jest mi potrzebne. Na już i na teraz. Czyli mam miód, tak naprawdę. Dobra, weszliśmy tędy. Teraz tak, eksploracja się zaczyna. Z jetpackiem będzie dużo, dużo, dużo łatwiej. Bo będzie można zobaczyć wszystko z góry, jak to wygląda. Jak na razie wszystkie slime się nie zrespiły. Ze względu na to. Okej, tam jest odkrycie mapy. Dawaj mi to. Activate. Mapa odkryta. No i git. No i teraz nie muszę się już bujać z odkrywaniem mapy, że nie widzę tu, co tu jest. Jedyne, co muszę się teraz pobawić, to w to, żeby wiedzieć, gdzie co jest. Okej, tu jest do wrzucenia. Dobra, git. Odkryte już jest. Myślałam, że to po prostu będzie przejście tutaj. Ale póki jesteśmy tu, to udajemy, że nie umiem latać i idziemy w tą stronę. Zobaczmy, jakie slajmy się tu respią. Króliki. Nie, wszystko się tu respi teraz. Wszystko normalne się tu respi. No halo. Okej, czyli tutaj pewnie też gdzieś musi być jakiś do odkrycia mapy przycisk. Wow. Naprawdę podoba mi się, jak tutaj to wszystko wygląda. Tak bajecznie i kolorowo. Okej, czyli tutaj też mogę znaleźć Radiant Ore. I widzę to.
Cześć. Pogadane? Pogadane. Dobra, wezmę to sobie, bo to może się okazać, że ci się przyda. Jak już tu jestem, to czemu by nie? Dawaj mi to. Już tu jestem, to czemu by nie? Okej, czyli tutaj pewnie też musiałabym jakąś odkryć mapę, tylko pytanie właśnie, jak i gdzie mam se kliknąć? Dobra, podejrzewam, że to tak nie działa. Chciałabym sobie podlecieć do góry. Czy jest tu gdzieś jakiś przycisk? Halo? Przycisk? Chyba nie ma tam niczego. Mogę pójść sobie ewentualnie tutaj i tutaj zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Tu są te. Tutaj nic nowego nie ma odkrytego. Nie bij mnie. Wierzyłam, że poza odcinkiem sobie to ogarnę. To jest kolejne wejście. Jakiegoś... Okej. Też sobie wezmę. Coś tu? Coś jest? Nie, to nic nie ma. Podejrzewam, że poza odcinkiem najwięcej sobie rzeczy poogarniam. Zobacz, czy są nowe slajmy. Dobra, już prawie zleciałam na dół. Myślałam, że tu się ten... Okej, czyli jestem już... Głęboko, aż tak to nazwę. Co tu są? Okej, tam jest Danger Zone. Co tu jest? Teraz pytanie, co tu się respi, okej. Dawaj mi to i ja stąd spadam. Z powrotem do początku. Bo tu nic nie ma, w sensie jeśli chodzi o slajmy. To wszystkie są te same, które już widziałam. Wszystkie to są te same, dosłownie. Podejrzewam, że tu muszę gdzieś albo głębiej gdzieś pójść, albo muszę poodkrywać coś. Okej, tędy sobie mogę wyjść też. Tu jest już na tą mapę, ten kawałek mapy, który mam odkryty. To by mi się przydało, dawaj mi to. Nie pogardzę miotkiem. Dobra. Ten, czy któryś ze slajmów też je miodek na przykład. Tutaj? O, kapsułka, no i idealnie. Co w kapsułce jest? Violet Warp the Port, aha, super. Ale ja już to mam. Dlaczego dostałam depota, którego już mam? O, to jest moje pytanie. Dlaczego? Ja potrzebuję slajma, którego jeszcze nie miałam. Moglibyście dać mi slajma, którego jeszcze nie miałam. Ja tylko tu już, czy tu? Okej. Okay. Czy u góry jest? Bo tu jest wejście, na pewno coś tu musi być. Okej, okay, tu są te zwykłe slajmy. Czekajcie, czemu się nie widzę na mapie? A, tu jestem. Niebieskie, ale to są te niebieskie, które nawalają, czy jest inne niebieskie? Tu? Dobra, tu chyba nic nie ma. Tutaj totalnie nic nie ma. To jest kolejne przejście jakieś. To są te, które już widziałam na poprzedniej mapie. Okej, okay, no i co dalej? Tu nic więcej nie ma. Czyli co, mapa, która na razie nie ma więcej slajmów. Czy podejrzewam, że muszę ich poszukać. Okej, okay, tu jest jakiś przystań. Nic więcej tu nie ma. Okej. Okay. Nie ma tu nic więcej na razie. Oprócz miodu, na razie tylko coraz więcej drzwi widzę. Dobra, mamy. Mamy miodowe slajmy, w końcu. Zabieram was stąd. W liczbie ilu? Czekaj, bo się zgubił. Co wy żrecie? W liczbie 10 was zabieram. Chodź tu. Widzę, że też lubicie wodę. Lubią wodę. Albo bardzo lubią wodę chyba. Co to jest? Jakieś drzewko. Chyba dekoracyjne totalnie.
Okej, pytanie, co one jedzą? Jak się okaże, że miodek, no to... To nie mam grać tyle. O, dobra, widzę ten do odkrycia mapy. Teraz sobie to zrobimy, tylko miodek. Wild Honey, okej. Też przydatny. Wyżej, wyżej, wyżej. Okej, druga część mapy odkryta. No i chyba tak. O, tam jest duży slime, dobra, hejka. Hejka, duży slime, bo ja mam sprawę do ciebie. Teraz do ciebie podejdę i ci odkryję, żebyś na mapie też był widoczny. Hejka, co tam? Tu jest jeszcze boczek. Znaczy bardziej to bzyczek niż boczek. Dobra, to jest pytanie, co tam jest. Tam chyba nic już nie ma. Po prostu jakaś góra, gdzie można sobie przejść. Albo? Albo żartowałam. Dobra, bo jeden slime odkryty. Jeden slime odkryty. Znacznie muszę się przejść trochę dalej niż bym chciała. Czyli tutaj jestem. Ale dużo, dużo dalej. Dobra. Widzę, że tam jest coś. I tu jest coś. Dobra, jedziemy tędy. Widzę, że są jakieś groźne. Takie groźne, to jeszcze nie groźne. Dobra, idziemy tu. Tak, żeby móc odkryć tą mapę jeszcze do końca. Jest jakaś jaskinia. Może być przydatna. Tak, może się okazać, że jest przydatna i to bardzo. Co to? Jakiś grzybek. Jakieś grzybki tu są. Czego to jest w ogóle? Wyszłam tędy. To jest pytanie, czy to jest coś u góry? Pody jest, dobra, okej. Ja cię otworzę. Zobaczmy, co zawierasz. O, no to super zawierasz. Okej. Tu są kolejne drzwi. Słyszę bzyczka. Okej, dziki miód. Tu chyba za bardzo nie mam co, że tak powiem, iść. Bzyczek chyba jest po drugiej stronie. Tego. Dobra. Chyba jednak muszę iść na dół. No hejka. Bo ten nie przyrząd stąd, więc mogę tu wyjść. Dobrze. Co wy tu macie? O, widzę, że pan jest taki dosyć agresywny, to ja do pana się nie zbliżam na razie. Nie dziabaj mnie, paruwo! Nic do ciebie nie mam. Dobra. Widzę, że tam jest... Bo raczej jest silky sand. No możesz mi nie dziabać, dzięki. O, buzie jeden. No mogę się tam... Czekaj. No nie dziabaj mnie, paruwo, powiedziałam coś do ciebie. Interesuje mnie tutaj, co jest u góry. Bo muszę sobie odnowić staminę, bo to tak się niestety szybko nie będzie. No szybko, szybko tutaj do góry. Kolejny miodek dziki. Dziki miodek, przyda się na pewno. Co tu jest? Halo? Coś tu mamy? Widzę, że coś tu jest. Aczkolwiek co? Tu jest wejście do góry. Okej, tam jest jakaś wyspa, gdzie raczej mogą być slajmy u góry. Podejrzewam, że trzeba będzie się dostać tutaj, a później wyżej i wyżej i wyżej. No dobra, to sobie odkryję pewnie później. Tu widzę, że jest wejście. Kolejny miodek, dawaj mi to. Chodź tu, miodek. O, ty paruwo, chodź tu. Dawaj mi ten dziki miód.
sporo tego. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Tu jest jeszcze nieodkryte. Tam jest nieodkryte. Pytanie teraz moje, jak tam się to... Pewnie tamtędy trzeba poprzeskakiwać. Ola, jak? Po raz to ja to jestem tutaj. Tak, za chwilę będę musiała do domu wrócić. Dziki mój, to dziki miód, dawaj mi go. Trochę dużego w sumie. Dobra, połowa mapy zeksplorowana, tak mi się wydaje, ponad połowa. Bo podejrzewam, że jeszcze będzie tylko to i ewentualnie coś tutaj. Tutaj widzę skrawek. Więc połowa na pewno. Pytanie, czy coś tu jeszcze będzie. Okej, okay. Tutaj. Coś tu jest? Nie ma tu. O, nie, myślałam, że to już inny kurczak jest. Ale to nie jest inny kurczak. Owocek! Okej. Okay. Przyda się ten owocek, bo pewnie do czegoś będzie służył. Pewnie do czegoś będzie służył. Okej. Okay. Pytanie, czy to on później jest dla tych miodowych? O, to dobre pytanie. Dobre pytanie, bardzo dobre. Dobra, bo my jesteśmy teraz tutaj. I tu nic więcej nie ma, tak naprawdę. Można sobie przejść tu i powrócić z powrotem do grzybków. A można spiść teraz w tamtą stronę. Tam, gdzie patrzyłam, że jest wodospad. Pytanie, teraz jak tam dotrzeć? Teraz pytanie właśnie, jak tam dotrzeć? Czy trzeba tamtędy się dostawać? Tak. O, tutaj. Mogę iść tędy. Nie jest tego. To jest moja. O, kapsułka. Dawaj kapsułkę. Jest jakieś zejście. Dashboard modu. Okej, okay, pytanie moje, czy ja tam mogę zejść, bo... Widzę, że jest zejście w dół, ale... Moje pytanie, czy ja mogę. O, sorry, chyba cię zrzuciłam. Żeby za chwilę nie było, że wejdę do jakiegoś pnia drzewa. Już z niego nie wyjdę. Okej, okay, przechodzę tu. Czyli górą jest przejście. Dobra. To są kolejne jakieś owoce. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, ale co zrobimy tak? Mint mango. Mintowe mango, a to było? Mody i nektar. Okej, okay, czekajcie, bo to jest... żeby móc się dowiedzieć, do czego to służy. Okej, okay, mind mango. Gdzie jest to drugie? Tu jest. Czy ja dobrze widzę? Czy jeżeli wziąłem mądry nektar, to znaczy, że tu są... Takie złudaźne, motylkowe. Dobra, to na razie wypad. To sobie wezmę ze sobą. Pytanie, czy te motylkowe będą tutaj na przykład? Bo jeżeli tak, to znowu chciałabym... To jest kolejny ten pływający. Okej. Okay. Pytanie, czy tu gdzieś będzie za chwilę jakieś do odkrycia mapy? Przydałoby się. O, dziku, już myślałam, że spadnę. Są! Są latające! Teraz co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Mint mango? Co ja mam teraz zrobić, powiedzcie mi? Podejrzewam, że będę musiała się po nie później wrócić po prostu tutaj. Muszę zapamiętać sobie trendy, no i wrócić. Ale wyjścia chyba nie ma. Chyba, że... Chyba, że zrobię teraz magię. I tak będę musiała później po nie wrócić, bo chcę mieć połączenie tych z tamtymi. Miodowymi. Właśnie takie połączenie chciałabym mieć. Czekajcie, bo tutaj jest gadget mode. To jest pytanie, czy mogę tutaj coś gdzieś postawić.
To nie. Ink Warp the Pot. Ale musiałabym postawić jeszcze tamten. O nie. To tak to nie działa. Musiałabym najpierw pierwszy w bazie postawić. Zapomniałam o tym. No dobra. No to nic. To w takim razie bardzo dziękuję za oglądanie. No i widzimy się prawdopodobnie na następnym odcinku. Także pa, pa. Dajcie znać, co sądzicie. Do następnego.